Nasze błędy mogą uczyć, ale także ranić, wychowywać na ludzi albo też na drani, więc zastanów się, zanim błąd popełnisz i w oczach swego dziecka przestaniesz być święty. Nasze błędy mogą uczyć, ale także ranić, wychowywać na ludzi albo też na drani, więc zastanów się, zanim błąd popełnisz i w oczach swego dziecka przestaniesz być święty. Wiek nastoletni bywa często złudny, dla jednych jest łatwiejszych, dla innych znowu trudny. Są radości oraz smutki, wzloty i upadki, są nowości w doświadczeniu oraz kolejne wpadki. Coraz to młodsze matki i ojcowie, coraz młodsi kusi zakazany owoc i myśl, że są dorośli buntowników. Coraz więcej tłumaczeniem tu jest wiek, myśl rodziców, że to przejdzie, to jedyny lek. Ale mylą się, żyją z łudnym przekonaniem, zapominają o tym, czym jest wychowanie, wpajając złe wartości na totalnej nieświadomce. Bo dziecko też widzi, gdy narąbany wchodzi ojciec i krzyczy, na matce złości swe wylewa, choć pewnie martwi się, że jutro zabraknie chleba. Nie wiesz tego, ziom, co siedzi w jego głowie. Młody też tego nie wie, więc uświadom sobie, że nasze błędy mogą uczyć, ale także ranić, wychowywać na ludzi albo też na drani, więc zastanów się, zanim błąd popełnisz i w oczach swego dziecka przestaniesz być święty. Nasze błędy mogą uczyć, ale także ranić, wychowywać na ludzi albo też na drani, więc zastanów się, zanim błąd popełnisz i w oczach swego dziecka przestaniesz być święty.